instalacja elektrowni wiatrowej, jak to zrobić, żeby się nie narobić i zrobić dobrze. Kilka tipów od kogoś, kto miał do czynienia z wieloma tysiącami takich instalacji. I zaczynamy. Najpierw przychodzi do nas elektrownia, zanim zaczniemy instalację, zanim zaczniemy cokolwiek. Elektrownię najłatwiej sprawdzić, kiedy mamy ją na ziemi. Mało tego. Kiedy ją kupimy, mamy 10 dni na zwrot. Instalacja zazwyczaj jest kilka dni, tygodni, miesięcy, lat później. I no wtedy już jak się okaże, że coś było nie tak, no to zostajemy z tym sami. Więc sprawdzamy, czy nasza elektrownia w ogóle działa. Jak to sprawdzić? Po prostu próbujemy ją zahamować. Czyli mamy kabelki A, B, C, zwieramy kabelek A i B, kręcimy śmigłem, czyli miejscem, gdzie normalnie będzie śmigło, zmieniamy się w superbohatera człowieka śmigło, kręcimy tym, jeżeli pojawia się opór, ta faza jest. Zwieramy fazę B i C, kręcimy znowuż, ta faza znowuż jest. Mierzymy fazę C i A, zwieramy, kręcimy, ta faza też jest. Można przeprowadzić porządniejszy pomiar i w zasadzie nawet powinno się po to, żebyśmy potem nie dostawali kota, że nasza elektrownia daje nie takie napięcie, jakie miało być u nas, a my nie wiemy, czy to gdzieś coś na przewodach się stało, czy no jak to się dzieje, więc możemy nawinąć sobie sznurek na wałek prądnicy. No i takim ruchem, jak uruchamiamy pilarkę spalinową czy generator, pociągamy, no i mierzymy, jakie mamy napięcie międzyfazowe na prądzie zmiennym. To napięcie otwarte razy 1,7 to jest napięcie, które będziemy mieli po wyprostowaniu, ale w związku z tym ono, to napięcie otwarte po stronie prądu zmiennego będzie mniej więcej co do wielkości takie same jak napięcie pracy na prądzie stałym, czyli jeżeli mamy tutaj u nas 40 V, to znaczy, że na prądzie stałym będziemy mieli 60 kilka, ale jak podepniemy obciążenie, to będziemy mieli około 40. OK? No wiadomo, że sprawdzamy, czy nasza elektrownia ładnie wygląda, czy nie ma żadnych obić, czy elementy nie mają luzu pomiędzy na złączach i tak dalej, i tak dalej. Jedną rzecz, którą powinniśmy zrobić zawsze i którą też musimy zrobić w czasie instalacji. Musimy sprawdzić, czy nasz zespół śmigła da się zamontować dobrze. Ja będę to tłumaczył dla śmigła trójłopatowego, bo uważam, że jak ma się śmigło pięciołopatowe, to i tak nie ma znaczenia, czy więcej, to i tak nie ma znaczenia, co z tym zrobimy, bo to i tak nie będzie dobrze działać. Jeżeli położymy to sobie na ziemi, no i kładziemy piastę, przykręcamy do niej śmigła paluszkami. Przykręcamy to najpierw tak, żeby one miały odrobinkę luzu i mierzymy trzy razy odległość od końcówki śmigła do końcówki śmigła i ta odległość ma być w trzech przypadkach taka sama. No to zapewni nam równą pracę śmigła, tak? Wielkość otworów, czyli tam też tolerancja na otworach, powinna nam umożliwić takie właśnie zamocowanie. No i to musimy sprawdzić od razu, jak elektrownia do nas przyjdzie. Dlatego, że co nam z tego, jak po dwóch tygodniach będziemy to musieli zwracać na gwarancję i czekać i denerwować się, co się z tym dzieje. Sprawdzamy to od razu. Jeżeli ta odległość jest do utrzymania, czyli powiedzmy tu jest 1,47 m, czy tam 2,10 m, tu jest 2,10 m i tu jest 2,10 m, okej, mamy sprawę załatwioną. Pamiętajmy, że to samo musimy zrobić podczas montażu elektrowni. Elektrownię montujemy w dwóch kawałkach, czyli generator z ogonem przykręcamy oddzielnie, zespół śmigła zmontowany tak, jak żeśmy to zrobili w tej chwili, przykręcamy już do elektrowni umocowanej na maszcie. No i właśnie, tu pojawia się największy zgryz, co z tym masztem. Ja jestem za masztem na budynku, dlatego że uzyskujemy darmowo kilka ładnych metrów wysokości. Wypuszczamy ten maszt przez dach, jednak jestem wrogiem mocowania masztu do poszycia dachowego, dlatego że tego rzeczywiście nikt nie przewidział, bo wprawdzie opór tej elektrowni nie jest duży, ale ramię działania dźwigni. Jak to mówił któryś z Greków, dajcie mi punkt podparcia, a uniosę ziemię. No więc ramię działania dźwigni, im dłuższa dźwignia, tym na dole ta siła jest większa. Więc mocujemy to na poddaszu i wypuszczamy przez dach. Niekoniecznie wypuszczamy przez kalenicę, spokojnie możemy wypuścić obok. Fajnie jest, jeżeli nasz dach jest wschód-zachód, to większość wiatrów w Polsce jest od zachodu, to idziemy tak, wiatr, kalenica, elektrownia. Nie, wiatr,
elektrownia Kalenica, dlatego że jeżeli wiatr najpierw uderzy w elektrownię, spowolni się na śmigłach, a potem będzie musiał się sprężyć na Kalenicy jeszcze, no to będzie gorzej, tak? A tak mamy prosty, piękny dyfuzor, który nam spręża powietrze, zwiększa sprawność elektrowni, jesteśmy zachwyceni. No tak, no ale ja to umocuję na domu, będzie mi wyło, będzie mi skakało. Bzdura. Bzdura. Ja to zrobiłem sam u siebie. Pierwsza burza, oczywiście po tym, po poczytaniu tych wszystkich biednych ludzi, którym ta elektrownia zbudowana gdzieś przez pana Franka w garażu upadła do sąsiadów, zrobiła cuda, no to bałem się w czasie pierwszej burzy. Ze 4 razy wyłaziłem na zewnątrz, bo elektrowni nie było słychać, dlatego że no, w momencie, kiedy się robi silny wiatr, słychać wycie wiatru na częściach budynku, nie słychać, czy pracuje śmigło. Więc wybiegałem, no i przez drzwi też nie słychać, wybiegałem na zewnątrz na deszcz i patrzyłem, czy na dachu ta elektrownia stoi, więc nie czuć i nie słychać dobrze zmontowanej elektrowni. Dobrze, czyli jak? Zapytacie. I macie rację. Otóż średnica masztu dla tej elektrowni 1,2 kW to jest 100 mm i koniec. Im cieńszych masztów nie stosujemy, spadać. Pamiętajmy, że jeżeli mamy od razu kołnierz na tym maszcie, tak żeby móc naszą elektrownię przykręcić od góry, szpilki muszą, czyli tam szpilki, no, śruby muszą być przyspawane do tego kołnierza, dlatego że potem nie wejdziemy od spodu, tak, bo średnica środków otworów to jest 70 kilka milimetrów, więc nie ma jak. I kiedy mocujemy na tym naszą elektrownię, no to te śruby też nie mogą być za długie, bo żeby nam weszła nakrętka i żeby one też nie haczyły nam o elektrownię. Ale wracajmy do maszty. Jak zrobić, żeby ten maszt był sztywny i nie przenosił żadnych drgań ani obciążeń na konstrukcję dachu? Otóż odpowiedzią są tutaj odciągi, których normalnie nie lubię, ale na poddaszu bardzo łatwo je ukryć w płaszczyźnie dachu. Czyli robimy odciągi tuż centymetr czy 2 centymetry poniżej ocieplenia dachu do ścian kolankowych albo wręcz do stropu, do którego zamocowaliśmy elektrownię wiatrową. I mamy święty spokój. I mamy święty spokój, nie mamy żadnych drgań w ten sposób. Ludzie montują kilkumetrowe maszty dla potrzeb rozsiewczego internetu, gdzie są spore anteny, które nie odwrócą się od wiatru, więc kolejna sprawa, o której lubią zapominać bardzo fachowe firmy, to jest zrobienie mocowania do przewodu. Otóż przewód nie powinien ani wisieć na złączu elektrycznym, ani wisieć na przewodach wychodzących z elektrowni wiatrowej. Jak to zrobić? No najprościej jest go po prostu w momencie, kiedy spawamy ten kołnierz od góry, wspawać ucho do wnętrza masztu i po prostu zrobić tak, żeby można to było podwiesić na trytrytce i tyle. I już, i sprawa jest załatwiona. Mamy tutaj spokój, bo miedź nie jest materiałem, który nie jest metalem, który znakomicie przenosi te obciążenia mechaniczne, więc nam się to nie urwie, jak będziemy to mieli po prostu przymocowane do masztu, a nie wiszące sobie na skręconych przewodach. Przewód. Jakiego przewodu używamy? Proponuję 3x6 mm, dlatego że jest i relatywnie niedrogi, i no, ma już sporo mniejszy opór. Sporo mniejszy, ale pamiętajmy, dla elektrowni 502, 12 V to ciągle jest 30 W na każdych 10 metrach, więc staramy się, żeby to nie była duża odległość. Jeżeli mamy to na poddaszu, to dlaczego nie zrobić od razu akumulatorowni i inwertera od razu na poddaszu, prawda? Tak, żeby to było odległość nieduża i żeby to wszystko mogło pracować z jak najmniejszymi stratami. Dla tej samej elektrowni 500-watowej, 24-woltowej strata jest już tylko 8 W na każdych, 7,8 W na każdych 10 metrach przewodu. Dla elektrowni kilowatowej, tak jak tutaj 48-woltowej, jest to tak samo 7,8 W na każdych 10 metrach przewodu przy tym maksymalnym amperażu. Co dalej? No, wyszliśmy z tego naszego masztu, no bo też trzeba pamiętać, że jak... To się wprawdzie rzadko zdarza, ale czasami zdarza, że ktoś zapomniał o tym, że z tego masztu trzeba wyjść przewodem. Wyszliśmy z tego masztu przewodem, no i mamy 3 fazy, no i podłączamy je do mostka trójfazowego i ten mostek powinien być przykręcony do
kawałka aluminium, który będzie pełnił rolę radiatora. Nie namawiam tutaj do kupowania radiatorów za kilkadziesiąt złotych. Spokojnie profil aluminiowy, taki szerokości 18 cm, kosztujący naprawdę bardzo, bardzo niedużo, robi robotę. Wieszamy ten profil na ścianie, nie kładziemy go na ziemi, wiadomo, ciepłe powietrze lubi się unosić do góry, więc mamy w ten sposób ogrzewanie kawitacyjne, whatever. Prawda? Mamy chłodzenie za pomocą naturalnego, niewymuszonego, nie mogącego się zepsuć ruchu powietrza. No i potem już mamy plus i minus, którym albo wchodzimy na przetwornicę, ja namawiam do używania przetwornic DC-DC, mimo że niestety, tutaj też jest kolejna strata, dlatego że mamy 96-93% nawet sprawności, czyli jeżeli mamy tam kilowat, no to pamiętajmy, że tam będzie kilkadziesiąt wat się odkładało. Jeżeli nasz inwerter ma MPPT, to możemy wpiąć się od razu z mostka na inwerter. No po drodze hamulec, no to hamulec omawialiśmy w poprzednim filmie. No i w zasadzie to jest już wszystko. No i co? To taka wielka filozofia, taki wielki problem, takie wielkie Bóg wie co? Ja nie mówię, że musisz to robić swoimi rękami, chociaż fajnie jest pobrudzić sobie ręce i wiedzieć, że umiem, że zrobiłem, że potraktować to po prostu jako zarąbistą zabawę, jako coś, co wow, dlaczego szusowanie po stoku masz uznać za fajną zabawę, a zrobienie sobie czegoś takiego nie może być fajną zabawą, może i jest. Ale nawet jeżeli tylko masz wiedzieć po prostu, na co zwrócić uwagę, kiedy będzie ci to robiła firma, to też warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, kiedy będzie ci to robiła firma, po prostu. No i już. I sprawa jest już zrobiona i masz własną elektrownię wiatrową postawioną w ten sposób, że będzie ci działała przez wiele lat i dawała energię, która no, wygląda po rozwoju wypadków, że raczej przesadnie tanieć nie będzie. Więc może warto. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi do tego filmu, przyjmuję na klatę. Bo oczywiście, że tak, że wiele tysięcy błędów widziałem czy popełniłem sam. Ale to nie znaczy, że tego przepisu, który tutaj podałem, nie można poprawić. Więc jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, które mogą pozwolić nam to zrobić lepiej, taniej, szybciej, bardziej sprawnie, nie, cokolwiek. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, że zrobił coś i było tak super, że było super i chce się z nami tym podzielić, to wszyscy chętnie usłyszymy. Jeżeli ktoś ma bardzo ochotę powiedzieć mi, że polubił te wideo, to też może klepnąć lajka. A jeżeli ktoś chce się zasubskrybować do kanału, żeby mieć więcej do czynienia z facetem, którego różni ludzie nazywają w komentarzach świrem albo trzaskunem albo kimś tam, to również zapraszam i do zobaczenia.